Chełm to urocze miasteczko w województwie lubelskim. Mieszka tu około 60 tysięcy mieszkańców, co czyni Chełm trzecim co do liczby mieszkańców miastem w województwie. Położony jest nad rzeką Ucherką, na terenie historycznej Rusi Czerwonej. Obecnie leży 42 km od granicy z Białorusią i 21 km od granicy z Ukrainą. Miasto jest mieszanką trzech kultur, które się tu stykały: polskiej, ruskiej i żydowskiej. Sylwia wchodzi do zabytkowej kopalni Kredy. Zapraszamy w piwnicę podziemia Kredowe. Duch Bieluch tu mieszka. Podobno. Budziliśmy go, więc zobaczymy, czy już zdąży przygotować się do straszenia dzisiaj. To są jakieś rzeźby już. Podziemia kredowe w Chełmie to jedyne podziemia kredowe w Europie, których początki sięgają XIII wieku. Korytarze te były drążone przez mieszkańców początkowo w celach obronnych, jako miejsca kryjówki. Z czasem jednak zaczęto kredę wydobywać i nią handlować. Wydobywanie kredy przerwano w XIX wieku, kiedy to wydrążone chodniki zaczęły zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Krakowską wskazują na to, że długość podziemnych korytarzy może sięgać nawet do 60 km. Obecnie w formie trasy turystycznej udostępniony jest korytarz długości 1500 metrów. Temperatura w podziemiach kredowych jest stała, niezależnie od pory roku, i wynosi 9 stopni Celsjusza. Trasa turystyczna udostępniona została w latach 70. XX wieku po przystosowaniu korytarzy do potrzeb turystycznych. Podziemia kredowe zamieszkuje duch Bieluch, który jest legendarnym opiekunem chełmskich podziemi kredowych. Jeśli się tam udacie, na pewno go spotkacie. Duch Bieluch według legendy jest duchem widniejącego w herbie Chełma białego niedźwiedzia, który podobno zamieszkiwał jaskinie w Chełmskiej Górze. Gdy pewnego dnia wracał z łowów, zastał przy wejściu do jaskini zapalony znicz, którego blask go oślepił, i niedźwiedź zniknął w podziemiach. Podobno wychodzi z tych podziemi tylko wtedy, gdy ziemia chełmska znajduje się w niebezpieczeństwie. Kościół Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie ma długą historię. Pierwotnie bowiem wzniesiony był jako kościół drewniany w 1417 roku. Został ufundowany przez króla Polski Władysława Jagiełłę
za zasługi chorągwi białego niedźwiedzia z Chełma, która miała znaczący udział w bitwie pod Grunwaldem. Niestety kościół spłonął, a w 1585 roku wybudowano na jego miejscu kościół murowany. Świątynia w stylu późnobarokowym, którą oglądamy obecnie, zbudowana została w latach 1753-1763. Na miejscu Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny dawniej stała katedra grecko-katolicka. Obecnie jest tu rzymsko-katolicki kościół parafialny. W ołtarzu głównym umieszczona jest replika cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej z 1938 roku, którego oryginał znajduje się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łódzku. Grodzisko zwane Wysoką Górką jest najstarszym punktem miasta i znajduje się nieopodal Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Podczas badań archeologicznych odkryto, że istniał tutaj na przełomie X i XI wieku gród, o którym pisał już Jan Długosz. W pierwszej połowie XIII wieku, gdy Chełm był stolicą państwa zachodnioruskiego, książę Daniel Romanowicz wzniósł na wzgórzu doskonale obwarowane założenia pałacowe. Obecnie na szczycie wzgórza znajduje się krzyż i roztaczają się z niego wspaniałe panoramy na całą okolicę. No, to pozwiedzane.